Sejmie odbyła się dyskusja o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf mówiła, że ustawy proponowane przez PiS podrywają trójpodział władzy. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński nazwał projekt podrzutkiem ustawodawczym. Projekt ustawy to podróż w przeszłość, będziemy przed 89 roku, tak mówił prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mecenas Jacek Trela. Głównym założeniem nowelizacji jest przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Na temat zmian w polskim sądownictwie rozmawiała także opozycja. Na zaproszenie Nowoczesnej spotkali się przedstawiciele PO, PSL oraz Unii Europejskich Demokratów. Opozycja zapowiedziała powstanie wspólnego zespołu, który będzie reagował na łamanie prawa. Wspólny Front Wyborczy ma pomóc w rozliczeniu PiS-u z tego, co robi z demokracją. Opozycja będzie apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy o KRS i sądach powszechnych. Kate i William w Polsce razem z dwojgiem swoich dzieci będą w naszym kraju do środy. Przed Pałacem Prezydenckim książęcą parę przywitał prezydent Andrzej Duda z małżonką. Po wspólnym lunchu Kate i William odwiedzili ogrody Pałacu Prezydenckiego. Spacerowali także po krakowskim przedmieściu. W Muzeum Powstania Warszawskiego spotkali się z weteranami. Oddali również hołd ofiarom powstańczego zrywu. We wtorek para książęca uda się do Gdańska. Tam m.in. zwiedzi Teatr Szekspirowski. Przejdzie również przez historyczną bramę Stoczni Gdańskiej. Wysokość rachunku rozwodowego i status imigrantów unijnych to główne tematy drugiej rundy negocjacji brexitowych, które rozpoczęły się w Brukseli. Przedstawiciele obu stron skupiają się na sprawach merytorycznych, a nie na retoryce. Unia Europejska chce wymusić na Wielkiej Brytanii, by mimo brexitu wpłacała do obecnego unijnego budżetu. Wstępnie wyliczono, że to prawie 60 miliardów euro. Bruksela chce również, by władze w Londynie zagwarantowały prawa Europejczykom mieszkającym na wyspach. Jest akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. Prokuratura oskarżyła go o brutalne zabójstwo tłumaczki języka włoskiego i napaść na policjanta oraz biegłą psycholog. Po obserwacji sądowo-psychiatrycznej prokuratura uznała, że Kajetan P. może odpowiadać przed sądem. Do zabójstwa doszło w lutym zeszłego roku. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Udało się go zatrzymać na Malcie. W trakcie transportu Kajetan P. zaatakował jednego z konwojujących go policjantów, a podczas badań biegłą psycholog. Mężczyźnie grozi dożywocie.